długiej naszej historii, bo stacja TVN24 już skończyła 6 lat. Jest nie tak dawno, 2 tygodnie temu więc. I proszę pana, to chyba w naszej historii pierwsza transmisja z windy, że tak powiem. Wie pan, no, nowe rzeczy jakieś cały czas się dzieją. Jesteście po to, żeby cała ten prawda, świat całą dobę, pokazywać. Tak. Oczywiście, że tak. A jaką to sensację wzbudziło w Sejmie, proszę pana. Naprawdę? Bo akurat posłowie skończyli głosować długą taką turę głosowań i wychodzili, a to tam na herbatę, a to mieli przerwę. I akurat się nadziali na tę windę. Proszę bardzo. I zatrzymywali się cały czas, pytali, nie wierzyli własnym oczom, no bo tam docinali jeszcze, nasza kamera się spóźniła, jeszcze tam wtedy przychodził jeszcze marszałek Sejmu. Też się zatrzymał, tak? Marszałek się nie zatrzymuje, nie rozgląda się w ogóle nigdy na boki nawet. No i bardzo. Natomiast Roman, nie, tych, bo oni tamtędy szli na konwent seniorów, który był w sali służb specjalnych. A czy to już nie można było, przepraszam bardzo, że jak ta winda i tak nie jest używana tam w tym szpitalu, to czy tam nie można było osadzić po prostu posła Łyżwińskiego w areszcie tymczasowym? Jest przestrzeń taka, jaka mu się należy. Ale mówił chyba Kuba Porada, że duszno w tej winda. No to można tam pompowano tam powietrze? Taką pompkę dyżury, żeby tam powietrze... No i pan to zawsze próbuje stworzyć jakąś taką dziwną... Jaką dziwną? Sama się dziwna stworzyła, to nie jest... Służba zdrowia nie ma pieniędzy, jeszcze pan chce, żeby... A, chyba, żeby biletować to. I pokazywać posła Wyżywińskiego w windzie. A bilety wycieczki. To jest dochód szpitala. Na służbę zdrowia. Na spłatę długu. I można by było tam chodzić, oglądać, o, jak poseł w windzie siedzi. A ty z paroma policjantami jeszcze do tego. Jedną policjantką. Tak, tam była policjantka, a to tego nie zauważyłem. No widzi pan. O.